Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski z ogłoszeniem wszystkich powołań jeszcze czeka. Dziś wieczorem rozegrany zostanie ostatni mecz 15. kolejki naszej ekstraklasy. Ruch Chorzów podejmie Zawiszę Bydgoszcz. Po nim Adam Nawałka powinien poinformować, kto dołączy do kadry z piłkarzy grających na naszych boiskach. Nawałka wcześniej już wybrał graczy z klubów zagranicznych. Wśród polskich stranieri są m.in. piłkarze związani nie tak dawno ze Śląskiem Wrocław: Piotr Celeban, Marcin Kowalczyk, Piotr Ćwieląk i Waldemar Sobota. Słowacy już wiedzą, kto wystąpi przeciwko Polsce. Jan Kozak, trener piłkarzy naszych południowych sąsiadów, podał nazwiska 21 zawodników powołanych na mecz towarzyski, który rozegrany zostanie 15 listopada na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Wśród powołanych są największe obecnie gwiazdy słowackiej piłki na Maślicach. Mogą zagrać m.in. pomocnik Napoli Marek Hamzik oraz obrońca Liverpoolu Martin Szkrtel. Szansę w wyjściowej jedenastce może też otrzymać były bramkarz Legii Warszawa Jan Mucha. 4 dni po meczu we Wrocławiu Polacy zmierzą się w Poznaniu, również w spotkaniu towarzyskim z Irlandczykami. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl